Cześć. Jak nałożyć róż? Bo tak naprawdę róż i już. Pamiętajmy o tym, że róż nadaje kolorytu twarzy, nadaje radości, energii. Ta twarz wydaje się młodzieńcza, promienna. Nie ma nic piękniejszego jak taki rumieniec młodej panny. Zresztą przypomnijmy sobie Scarlett O'Hare z filmu Przeminęło z wiatrem, która robiła sobie szybciutko róż własnymi palcami, żeby błysnąć przed swoim wybrankiem. Co jest ważne, żeby dobrze nałożyć róż? Na pewno ważny jest dobry pędzel. Można mieć pędzel profesjonalny. On jest zawsze ścięty w taki sposób, żeby prawidłowo ten róż nałożyć. Oprócz pędzla, oczywiście, ważny jest sam preparat, czyli stricte róż. Kolor różu zależy od naszej karnacji. Natomiast może być nałożony mocniej i słabiej, może być z połyskującymi drobinkami, w zależności od tego, jak się czujemy, ale też w zależności od tego, jak jesteśmy ubrane i w zależności od tego, czy jesteśmy opalone, czy nie. I warto pamiętać, że latem ten róż może być odrobinę ciemniejszy, natomiast zimą, jak mamy bledszą skórę, ten róż powinien być jaśniejszy. A więcej porad na jak.tv.